Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło powitać niezwykłą osobę, twórczą osobę, osobę, która dla mnie jest mistrzem w tym, co wykonuje. To rękodzieło jest ponadczasowe. Witam Pana Adama Baryńskiego. I wystawiłeś swoje dzieła sztuki w naszej Galerii Labirynt. Dziękuję. Proszę Państwa, chciałabym serdecznie powitać w Galerii Labirynt burmistrza miasta Zambrowa, pana Kazimierza Dąbrowskiego. Oraz panią prezes Stowarzyszenia Szansa, panią Teresę Szymowską. Proszę Państwa, witam bardzo wszystkich gości na niezwykłym wydarzeniu. Igłą malowane to dzieła, które powstały przez pana Adama Baryńskiego. Tak jak już powiedziałam, niezwykła postać. Pan Adam również był aktorem w Teatrze Form Różnych, a teraz czynnie uczestniczy i gra na skrzypcach w kapeli Szansa. Oczywiście, teraz oddaję głos bohaterowi tego napisarzu, panu Adamowi Baryńskiemu. Proszę. Chciałem serdecznie powitać wszystkich moich przyjaciół, miłośników Haftu, jeżeli nimi nie są, ale chyba są, skoro przyszli. To przyszłych miłośników tegoż rękodzieła. Trudno mi to zaliczyć do sztuki, dlatego że, jak Państwo widzą, są to głównie reprodukcje. To nie jest to mój pomysł, ktoś to wcześniej wymyślił. A ja to tylko postanowiłem przenieść na płótno za pomocą igły. Postanowiłem to 20 lat temu, mniej więcej. Zaczęła się ta przygoda od tego, że jako nauczyciel zespołu szkół numer 1, którym wówczas dyrektorował pan burmistrz w tej szkole, a ja byłem po prostu nauczycielem, i to nauczycielem śmiesznego przedmiotu, przysposobienia ogólnego. Natomiast moja małżonka była nauczycielką przedmiotu z włókienniczy. I powstał problem, co dać tym dziewczynom, absolwentkom do zrobienia, żeby w jakiś tam trwały sposób zapisały się w annałach tej szkoły. No i wpadliśmy wtedy z żoną na pomysł, że może niech sobie pohaftują haftem krzyżykowym. Ponieważ no, wzory można dostać, różnego typu wzory, i ci, którzy się tym zajmują, to wiedzą. Ale mnie to nie zadowalało, a zapotrzebowanie było troszeczkę inne na jakieś unikatowe wzory. W związku z czym, wykorzystując swoją wiedzę z zakresu informatyki, bo w międzyczasie się przekwalifikowałem na nauczyciela informatyki i znajomość komputera, opracowałem taką technologię, która pozwalała dowolny obrazek rozłożyć na pojedyncze piksele, to jest nazywane w informatyce, dzięki czemu można było później to wyhaftować. I takie wzorki dla uczennic robiły. Ale w pewnym momencie, mówię zaraz, no, one to robią, mają z tego przyjemność. A ja opracuję te wzory i właściwie nic z tego nie ma. Żadnej jakiejś satysfakcji. I zacząłem trochę tą igiełką za pomocą mojej lewej ręki, bo jestem leworęczny, haftować. To są właśnie pierwsze, to jest chyba jeden z pierwszych obrazków, jeszcze tą techniką wykonany wzór, opracowany wzór. Później znalazłem program komputerowy, specjalny do właśnie tworzenia haftu krzyżykowego i do dziś dnia wykorzystuję ten program. Notabene akurat tutaj wsparłem naszego rodaka Podlasianina, który właśnie jest autorem tego programu, i zakupiłem ten program i pracuję w oparciu o ten program.
Rewolucja dalsza polegała na tym, że z tych dużych krzyżyków, tutaj są krzyżyki o wielkości 2,5 mm, przeszedłem na znacznie mniejsze, co się wydaje trochę dziwne, bo w miarę wieku ten wzrok jest coraz to słabszy, a ja mówię coraz to drobniejszy ten wzór. Aktualnie pracuję na kanwach 1,2 mm. Z okularami. No nie, z okularami, bo poszedłem do okulisty i ona doszła do wniosku, że powinienem pracować jak cywilizowany człowiek, bo ja to robiłem bez okularów. No i dobrała mi okulary. Dzięki czemu skutecznie zepsuła mi wzrok. I już teraz bez okularów nie dam rady. Proszę Państwa, chciałabym zaprosić Państwa już teraz, bo we wrześniu rozpoczynamy warsztaty rękodzieła artystycznego w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie. I osobą, która będzie prowadziła te warsztaty, będzie pan Adam Barański oraz pani Barańska, którzy poprowadzą dla młodego pokolenia to, co jest tak bardzo unikalne, a tak bardzo piękne. Wystawa Igłą Malowana oficjalnie została otwarta. Zapraszamy do obejrzenia.